dzisiaj mamy 56 drużyn startujących. To jest potężna liczba. Niemniej jednak cieszy ten fakt, ponieważ jeżeli młodzież interesuje się ochotniczymi strażami pożarniczymi, działalnością stowarzyszeń, pomocą innym, no to chyba w dobrym kierunku to wszystko idzie, więc to jest wspaniała informacja. W większości z nich to może być narybek właśnie państwowych strażaków. No oczywiście, ja na to liczę. Ja liczę jak najbardziej na to, aby jakość Państwowej Straży Pożarnej była jak najlepsza, ale też mam nadzieję, że ochotnicze straże pożarne będą coraz bardziej kwitły i dawały jak najlepszy owoc. Co jest takiego, jakie są argumenty, że tak pociąga młodych ludzi to, żeby być młodym strażakiem, ochotnikiem? No ja domniemuję, że pomoc innym i po prostu czynienie dobra. Niemniej jednak zawsze też jest obecny w młodzieżowych, w ochotniczych strażach pożarnych. Jest współpraca, jest po prostu rodzinna atmosfera i naprawdę przyjazna i życzliwa, fajna atmosfera. Wśród statystyk i rozmów z mieszkańcami Polski nadal mundur i straż pożarna na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zaufanie i to właśnie podejście do mieszkańca, do współobywatela. Tak, dokładnie i nie mamy zamiaru oddawać nikomu tego pola. Dokładnie i mamy zamiar to utrzymywać, aby było jeszcze lepiej niż jest. Czy zmienia się coś w podejściu samorządów, być może rządu, ministerstw? Czy zauważają młodzieżowe drużyny pożarnicze? Czy są projekty, pomysły, programy, z których można korzystać? Tak, dokładnie są takie programy. Cały czas jest to kontynuowane. Jest naprawdę dobry odbiór tego wszystkiego i jest to zauważalne. No, powiem jeszcze raz, 56 drużyn dzisiaj startuje, więc myślę, że to jest wspaniały wynik. No i na koniec, na tle Polski, tak jak obserwujesz, panie komendancie, innych masz kontakty, czy powiat bialski, okolice są ewenementem, jeśli chodzi o młodzieżowe drużyny pożarnicze? Nie, nie są ewenementem. Ta tendencja jest w całym kraju. No, chcielibyśmy być najlepsi, mamy wspaniałych ludzi. Tutaj definitywnie pod tym się podpisuję i trzymam kciuki za nich, aby ta jakość rosła jak najbardziej. Naprawdę wybitni strażacy, wybitne osoby w młodzieżowych drużynach. Opiekunowie są naprawdę wspaniale, więc to wszystko rośnie. No ja trzymam za nich bardzo kciuki. Szanowni Państwo, serdecznie witam Was wszystkich na drugich już powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych, młodzieżowych drużyn pożarniczych. Jest Was dzisiaj tylu, że zastanawialiśmy się, czy ta sala będzie w stanie pomieścić aż tylu zawodników. Serdecznie Was witam w naszych gorących progach, serdecznie witam i pozdrawiam także od wójta gminy Zalesie, Jana Sikory, który dzisiaj akurat nie mógł być z nami, ale prosił o pozdrowienie i wszystkim przekazanie Wam wszystkim gorących pozdrowień do Tyszczyny. Szanowni Państwo, szanowni goście, miło mi serdecznie też gościć znamienitych gości na naszych zawodach. Pan Przewodniczący Rady Powiatu nigdy nie odmawia naszych zaproszeń. Serdecznie witam i miło mi dziękuję za każdorazową obecność. Szanowni Państwo, sport młodzieżowy to chyba sport, który coraz więcej młodzieży zaczyna czuć w swoich sercach, czuć w swojej duszy i to bardzo dobrze, bo jeśli młodzieżowe drużyny nie wesprą tych starszych jednostek ochotniczych straży pożarnych, to patrząc na ostatnie lata, możemy się spodziewać, że byłoby tych strażaków coraz mniej, a jak patrzę na te Wasze stroje i chęć do działania, chęć do sportowej rywalizacji, widzę, że przyszłość ochotniczych straży pożarnych jest zapewniona i będzie to ta tradycja też kontynuowana na kolejne lata. Jakże bardzo jestem zbudowany tym, że tak piękne, niedzielne, słoneczne przedpołudnie tutaj w sali gimnastycznej w Zalesiu widzę Was tak wielu wspaniałych, młodych, młodzieżowych strażaków, którzy stanowią kwiat młodzieży powiatu bielskiego. To na pewno pośród Was wyrosną strażacy, przyszli policjanci, wojskowi, a na pewno bardzo dobrzy obywatele. Patrząc na Was, przypominam sobie taką historię przed 40 lat, kiedy to ja wstępowałem w szeregi takiej młodzieżowej drużyny pożarniczej. Kiedy brałem udział w zawodach teoretycznych, ale również i praktycznych. Trudno sobie wyobrazić, ale wtedy przed 40 laty miałem dokładnie 15 lat. Wracając do szkoły podstawowej, do domu, nagle usłyszałem za sobą głos straży pożarnej, wycie syren i wyjeżdżający wóz bojowy.
A jakże wielkim zdziwieniem było to, kiedy ten wóz straży pożarnej zatrzymał się przy mnie i kierowca mówi: skakuj. Skoczyłem do tego wozu. Wiecie, kiedyś te stare były takie, no jakie były w tamtych czasach. Skakując do tego wozu, zobaczyłem, że jestem sam z kierowcą. Kierowca mówi, że jedziemy na prawdziwą akcję, bo zwaliło się drzewo palące się przy ruchliwej drodze asfaltowej na samochód. Na szczęście nie było ofiar. To było moje pierwsze wydarzenie. Od tamtej pory poczułem, że przeszedłem prawdziwy test bojowy. Dzisiaj takim testem na szczęście dla was jest udział w zawodach. Życzę wam wszystkim sukcesów, ale na pewno wszyscy już jesteście ludźmi sukcesu, bo bierzecie udział w tak bardzo ważnych zawodach sportowych. Na pewno nie jedno z was w życiu będzie miało okazję nieść komuś pomoc, oby jak najrzadziej, ale życie takie jest, że takie sytuacje się zdarzą. Gratuluję panu wójtowi, organizacji. Nie po raz pierwszy tutaj jestem z wami i zawsze wszystkie zawody, czy sportowe organizowane przez kolegę Szabluka Franciszka, czy piłki siatkowej, czy dzisiaj pożarniczy, zawsze są na najwyższym poziomie. Gratuluję panie wójcie i życzę udanych zawodów. Obok mnie jest tutaj młodzieżowa drużyna Serpelice, część dziewczęca, część chłopięca szykuje się tutaj do startów na waszych pięknych zawodach w Zalesiu. Czy ciężko jest zarazić młodych ludzi młodzieżową drużyną pożarniczą? Myślę, że nie. Myślę, że trzeba im tylko pokazać pasję, a poza tym dzieci bardzo lubią sport, a to jest sport pożarniczy. Czy z tymi młodymi ludźmi bądź innymi, wcześniejszymi osiągaliście sukces? Tak, na zawodach gminnych zajmowaliśmy pierwsze, drugie miejsca. Ostatnie zawody 3 marca odbyły się, to też drużyna dziewczęca zajęła pierwsze miejsce, chłopięca pierwsze i drugie. Daleko było do Zalesia? Skąd wasz udział dzisiaj? Zaproszeni? Tak, zostaliśmy zaproszeni. Byliśmy także na zawodach wojewódzkich w Brzuzie. Tam też drużyna dziewczęca pierwsza startowała, zajęła 5 miejsce, więc cieszymy się bardzo z tego. Jak wyglądają zajęcia z młodymi ludźmi? Jak poświęcasz czas, panie Szorku, dla tych młodych dzieciaków? Są to wolne chwile, piątki, soboty. Tak jak młodzież ustali godzinę, spotykamy się, ćwiczymy do zawodów, oglądamy filmy lub uczymy się różnych sprawności, pływanie w postaci pływania kajakami lub jeździmy na wycieczki rowerowe. Amelia. Natalia. Ile macie? 13. W tym roku 14. Od kiedy w drużynie młodzieżowej? Ile to już? 2 lata. Coś takiego. Coś takiego. Skąd decyzja o tym, żeby wstąpić do drużyny? Nie wiem, jakoś tak... Od zawsze chciałam być w straży. No ja też. To, że jest... Zdarzyła się okazja. Na Serpelicach to dużo pomaga? Tak. To jest na miejscu? Tak, tak. Ile macie metrów do jednostki? Ja mam 2 kilometry. O, ja jakieś 8. 8 coś kilometrów. Takiego. Mhm. Jest zaangażowanie. A jak wyglądają zajęcia z panem Sławkiem i w ogóle co robicie ciekawego na zajęciach? No ćwiczymy przed zawodami. Też czasami jeździmy na... Latem jeździmy na wycieczki. Integracji. Tak. Co jest najtrudniejszego podczas zawodów? Macie trochę stresa? Tak. Mamy przećwiczone te tory, więc nic takiego trudnego nie ma, ale jednak jest stres, że coś nam nie wyjdzie. Stres, że coś nie wyjdzie? Tak. Najlepsze wasze czasy? 35-40. No to jest dobrze, no. Jakie macie plany dalej z tym związane? Chcecie być jak najdłużej w młodzieżowej drużynie? Tak. Do 18 roku chyba można być tylko, co? Co się na zawody, to do 16 chyba. To była dobra informacja. Jakie plany na przyszłość? Też związane właśnie ze strażą, to chyba Ameryka mówiła, że
Tak. Amelka. Tak. Że marzenia ze strażą pożarną. No. Tak. Z mundurowymi. Też. Słuchajcie, nie ma chłopaków, podróbcie chłopaków. Dobrze, przekażemy. Zdrowiamy z Serpelic, tak? Tak. Serpelice. Bardzo. Jestem nauczycielem w szkole podstawowej w Serpelicach. W Serpelicach. Jaki przedmiot? Głównie informatyka, a teraz jeszcze matematyka. No i na koniec, w Serpelicach dzieciaki rozmawiają o Was, garną czy drużyny, jak to jest, Panie Sławku? Czy jest więcej osób niż miejsc? Myślę, że z połowa szkoły jest w młodzieżowej drużynie pożarniczej, więc szkoła jest nieduża, ale mamy tam większość uczniów właśnie w młodzieżowej drużynie i myślę, że ci co są w młodzieżowej drużynie, zarażają też tych pozostałych. Dzisiaj Międzyrzec Podlaski, miasta i gmina chyba mocno reprezentowania tych zawodach powiatowych, młodzieżowych, drużyn pożarniczych, halowych w Zalesiu. Zgadza się, przyjechało sporo drużyn, oczywiście również te najmocniejsze, Rogoźnica, Krzewica. My również startujemy jako Ochotnicza Straż Pożarna Stołpno w tych zawodach już trzeci raz. Mamy mały sukces w ubiegłym roku w Woli Wapowskiej, gdzie Maciek Złotkowski zdobył pierwsze miejsce w kwalifikacjach indywidualnych. Te zawody są o tyle ciekawe, że pozwalają nam nie tylko ćwiczyć latem, ale również zimą. Wynajmujemy salę i ćwiczymy z dzieciakami raz w tygodniu. W tym roku, jeśli chodzi o moją straż, udało się przygotować Maćka, który prowadził ćwiczenia. I wydaje mi się, że wyszło mi to naprawdę super. Nastąpiła od kilku lat już w sumie rzeczywiście moda na młodzieżowe drużyny pożarnicze. Wydaje mi się, że młodzieżowe drużyny pożarnicze gdzieś zostały zauważone, ale też młodzież szuka miejsca dla siebie i tych miejsc cały czas brakuje. Ja prowadzę badania w różnych miejscach, prowadzę badania nad swoją młodzieżową drużyną pożarniczą, ale nie tylko. W ubiegłym roku zaczynałem taki projekt, który nazywa się Inspiratownik i tam też badaliśmy sytuację i opiekunów i młodzieżowych drużyn pożarniczych w różnych miejscach. I jest potrzeba na to, aby wspierać młodzieżowe drużyny pożarnicze. Głównie ze względu na to, że tych miejsc jest coraz mniej. Kiedyś były boiska otwarte, teraz są zamknięte orliki. Kiedyś można było pójść, dosiąść się, dołączyć do drużyny. Teraz trzeba czekać w kolejce albo w ogóle się nie przyłączyć. Kiedyś można było grać pod blokiem. Teraz na każdym bloku jest zakaz grania w piłkę. Młodzież nie ma gdzie się podziać, więc jedynym miejscem, gdzie się odnajdują, jest telefon. Straże pożarne stwarzają im zupełnie nową jakość, nową przestrzeń na to, żeby przyszli, poćwiczyli, uczestniczyli w zawodach, w zbiórkach. My na przykład prowadzimy spotkania z młodzieżą raz w tygodniu. W tę sobotę mieliśmy ćwiczenia z ratownictwa i bezpieczeństwa, uczyli się własnego bezpieczeństwa. Dwa tygodnie albo trzy tygodnie temu mieli ćwiczenia dotyczące stresu i kryzysu. Więc to są niezwykle wyjątkowe rzeczy i proszę mi wierzyć, nikt nie siedział w telefonie.